Trenerze, za panem setki poprowadzonych treningów w życiu, ale jak się wraca po takiej przerwie, w takich okolicznościach, to temu zwykłemu treningowi nawet chyba towarzyszą specjalne uczucia. No, na pewno czas był niestandardowy i taki bardzo specyficzny, no ale oby teraz to wszystko, co się zaczyna, no miejmy nadzieję, że ten pierwszy moment, czyli do wyników testów, które przejdziemy w piątek i to będzie jakby pierwszy moment na to, żeby coś podsumować i oby wszyscy byli zdrowi i żebyśmy mogli wejść w następne etapy, bo na razie to jest pierwszy malutki kroczek, ale rzeczywiście no, to już jest coś, że przynajmniej możemy z zawodnikami w dwójkach działać na boisku. Jakie emocje towarzyszyły panu powrotowi na boką zawodników? No bo to pewnie po takiej przerwie jakieś emocje były. Też się dość dużo działo w czasie tych 52 dni, bo z drużyną mieliśmy bardzo mocny kontakt i w zasadzie współpracowaliśmy bardzo dynamicznie, spotykaliśmy się na wideokonferencjach, pracowaliśmy indywidualnie, zdalnie, ale naprawdę dużo się działo, także te emocje były przede wszystkim związane z tym, żeby tutaj zapewnić wszystko jeśli chodzi o obostrzenia, które na nas spadły, no ale co tu dużo powiedzieć, jak przyjechałem na stadion, to zobaczyłem wszystko perfekcyjnie przygotowane do tego, żeby zawodnicy oczywiście w miarę bezpieczni mogli podejść do tych zajęć, także to mnie bardzo cieszy, że znowu wszyscy stają na wysokości zadania i chcemy, aby to było wszystko przygotowane tak jak należy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że licho nie śpi i zobaczymy, co będzie. No, to jest bardzo, bardzo poważne sprawdzian dla wszystkich. W świecie futbolu wszyscy zadają sobie pytanie, jak trenować, żeby zbudować formę, ale jednocześnie, żeby było bezpiecznie dla wszystkich. Jak w GKS-ie chcemy sobie z tym poradzić? Znaczy, żeby było bezpiecznie, to przede wszystkim te wszystkie kryteria, które tutaj w klubie są zastosowane, to wydaje mi się, że tyle możemy zrobić i to jest maks, bo naprawdę robimy wszystko, żeby zawodnicy byli dość dużo od siebie odizolowani, ale żeby już ze sobą działali. Możemy zrobić tylko tyle, ile narzucił nam PZPN, ile zaproponował. Naprawdę robimy wiele, prowadzimy też tą ankietę sprawdzającą różnorakie objawy u zawodników. Także robimy wszystko. Natomiast no, dużo też nie wiemy, bo wiele przypadków przecież na świecie też bezobjawowych. Także testy będą jakby wykładnikiem tego, co możemy robić dalej. A tak czysto sportowo, to są specjalne zajęcia, które czekają w tej chwili zawodników? No, wydaje się to banalne, natomiast rzeczywiście, aby trening nam coś dało z punktu widzenia szkoleniowego, zawodnikom coś dało z punktu widzenia nawet budowania formy. Trening dla dwóch zawodników to nie takie proste wyzwanie. Naprawdę trzeba było się bardzo mocno nagłowić i wiele godzin poświęciliśmy na to, żeby ten trening zrobić. Zawodnicy są podzieleni na formacje, czyli w zasadzie tam, gdzie grają, te treningi są temu poświęcone. Jest to zalążek do tego, aby potem już zadziałać w grupie i wrócić potem do normalnych zajęć. Na pewno im dużo to da, bo jednak taki trening indywidualny też jest ważny dla zawodnika. Niekiedy ciężko u niego nawet w czasie całego roku, kiedy zawodnicy normalnie ćwiczą. Także na pewno wyzwanie dla nas też, dla trenerów, bo dużo się dzieje na tych zajęciach, ale trenerzy są bardzo fajnie przygotowani, do tego mamy wszystko dość dobrze opracowane i wydaje mi się, że zawodnicy też będą schodzić z zajęć usatysfakcjonowani, że forma piłkarska się buduje.